On zna taki skill, za pomocą którego usuwa pozytywne efekty. Siema, z tej strony Arket, a dzisiaj odpowiem na pytania z ostatnich odcinków. Z ostatnich trzech odcinków i no i dobra, zaczynamy. Myślę, że ten odcinek i tak nie będzie dość długi. W ogóle, jak ty nagrywasz dla jednej osoby? I to było pod odcinkiem z Minecrafta. No, Skyblock jest domyślnie dla jednej osoby. Nie rozumiem kompletnie tego pytania, niestety. Dobra, dalej. Teraz już dwa. Tu chyba chodziło mu o lajki, więc jeśli zostawiłeś lajka, to dziękuję ci bardzo. Dobra, przechodzimy dalej. No i tutaj jeszcze zobaczmy na pytania. Tutaj padło, który level? No to już odpowiedziałem. 93 to był w tym odcinku był ostatnia misja z najwyższego poziomu trudności Fame Maze. Więc dalej. Jakim cudem nie przeszedłem trybu Adventure w Monster Legends? No o to chodzi, że poziom trudności się zwiększa wraz z levelem i ja wolę jeszcze nie wbijać setnego poziomu, a gdybym przeszedł cały, to już by mogło być dość blisko. Przez to, że robię daily missions, to nie opłaca mi się podnosić teraz poziom trudności, a poziom profilu to i tak nie wpływa na umiejętności tych potworów, wiadomo, w tej grze. Dobra, zrób odcinek, w którym grasz live duels. No, zwykłych live duelsów nigdy raczej nie będę nagrywać. Być może kiedyś Grandmaster będą, ale jak już tego potwora Influxera zamienią na kogoś innego, bo to się nie opłaca chyba teraz zbytnio grać. Zresztą nigdy jeszcze nie doszedłem aż tak daleko na te Grandmaster Duels, więc raczej głównie będzie z multiplayera odcinki. No ale dobra. Dobra, następne pytanie. Czy będzie kiedyś Fortnite? No, pytać to gracza Minecrafta to raczej nie jest dobry pomysł. I w ogóle skąd ten pomysł? Myślałem, że słowo Fortnite jest zbanowane na moim kanale. No ale dobra. No w każdym razie nie ma mowy. Kiedyś pobrałem te aplikacje od Epica, ale nie pobierałem nigdy Fortnite'a, tylko inne aplikacje jakieś tam na promocji i w sumie tyle. No i dobra, jeszcze jedno pytanie. To chyba o to chodziło w tym momencie filmu, że wspomniałem o Kapitanie Pazurze i czy będę to nagrywać. No raczej nie będę, bo już w 99% mam ukończone tą grę i ja mam tylko ostatni checkpoint przerąbany na 14 poziomie został. Też bardzo już długo w to nie grałem, więc no niestety raczej nie, ale bym mógł jedynie customowe levele kiedyś nagrać i w sumie tyle. No dobra. To by było na tyle z tego mini Q&A. Przejdźmy teraz do Monster Legends. Przechodzimy do Team Warsów. Te łatwiejsze bitwy już nie nagrywałem, bo nie było sensu. I dostało mi parę ataków jeszcze. Dokładnie to dwa. No i dobra, lecimy z bitwą dość. Myślę, że ten team uda się pokonać. Corrupted Curse. No i niewiele bardzo życia mi zostało. Tutaj miałem najlepsze Dark Weakness, im dam. No i teraz mogę mieć problem, bo teraz Darker przeciwnika atakuje. No i niestety każdy Curse wszedł, ale myślę, że to jakoś wytrzyma. Użyję The Most Protectful i Activate Notifications. Ja nie wiem, czy nie mógłbym od razu ich pokonać. No, ryzykowne trochę. Activate Notifications. No i Sharp Whipem dobiję Mr. Beasta. A nie, przecież jest Weakness, nie popatrzyłem nawet. To ich i tak pokonałem. No i teraz lecimy do trybu PvP. No, tę bitwę wytnę, bo to nie jest w żaden sposób nawet równe z moim teamem. Oj, to może być ciężkie. I tutaj też, jak widać, ja nie robiłem żadnych zmian w teamie. Też muszę Titan Dungeon zrobić jeszcze dzisiaj. No to Baby Reversion zaczynamy. Z tym Jakuną może być problem, bo
On zna taki skill, za pomocą którego usuwa pozytywne efekty. Ale nie używa tego. Ciekawe. Tylko jakiś insomnii użył. Borghite wchodzi. No i co tu zrobić? Najlepiej chyba tego Dratisa zaatakować od razu, bo on tych tortur raczej nie przeżyje. Bo on ma tylko ofensywne abilitki. No i dobra, pozbądźmy się go, bo dość wysoki ma atak, a ja wolę nie ryzykować. No i teraz Stomp the Mouse. Jeszcze więcej tur będę miał. Do zmarnowania, rzecz jasna. Nie no, dobra. Oj, tutaj od razu mogę go dobić w sumie. Ale nie, ja użyję I said no. No to jest bez sensu, bo teraz nie będę mógł go kontrolować. No i tak ma niskie HP dość, więc... i tak chyba bym nie zdążył go zaatakować. No i dobrze. Przeciwnik nie ma atakera, więc będzie mi się łatwiej grać. Sharp Tentacles. Bleeding wchodzi. O, on miał ten... tę abilitkę, za pomocą której może mi szok zadać. Czyli będę dostawać obrażenia co turę i nie będę mógł. No i niestety teraz użył już usuwania pozytywnych efektów, ale to chyba nie ma znaczenia. Bo ja jeszcze raz bym mógł nawet iWarrior użyć, ale... A dobra, użyję, czemu nie? Tak trochę z braku pomysłu, ale i tak bym innym atakiem chyba nic nie zrobił. No i tutaj skipuję turę najlepiej. Oli traci turę. No i chyba tym już go dobiję. No i git. Nawet jak usunie mi kolejny pozytywny efekt, to raczej już jest po bitwie. Tak jest, użyłam Sharp Whipa i już raczej będzie po nim. O, Soldrak wchodzi, no ale to nie ma znaczenia teraz. No, myślę, że jeszcze tę bitwę nagram. Dość nietypowy set na Vampire Astral, bo ma runy typowo na atakera, to jest bardziej kontrola z usuwaniem innych efektów. No to próbujemy chyba stana najlepiej. Chociaż... no dobra. Na razie tylko stan. Oczywiście nie wchodzi. Szkoda. To atakujemy od razu z efektami. Żeby trochę damage zadać. I raczej w kolejnej turze już... zginie. Nightmare on the Streets. Ritz. Dobrze, że miałam akurat Mega Tamta i nie użyła tego ataku na Opera, bo nie wiem jaki w sumie set używa ten mój przeciwnik. No ale dobra. Tutaj Peanut Energy wchodzi. No niewiele damage'a wchodzi. Tutaj jakiś damage kolejny, ale nie za wiele to dało. You Behave. No i bardzo dobrze. Tutaj też raczej będzie kwestia tylko czasu, żeby pokonać tego Senseja Pandakena. Więc skipuję tury i już raczej wam wynik pokażę, bo tutaj już za wiele ta panda nie zrobi. O, nawet specjalny atak dostałem. Bardzo fajnie. Tak jest, już po bitwie, no i widzimy się w następnym odcinku. Jeszcze dołączę pack opening na końcu. No i na razie.